z Łukaszem Jurasem Jurkowskim na 10 dni przed walką na KSW. Jak się czujesz? Bo wyglądasz na trochę bardziej uśmiechniętego niż jeszcze Cię widziałem 2 tygodnie temu. No to prawda. Powiem Ci, że nie mam jakiejś takiej wielkiej, wiesz, depresji treningowej związanej z monotonią pewną. Śpisz, jesz, trenujesz. U mnie cały czas coś się dzieje też między treningami, więc zawsze trochę narzekałem, że nie mogę, wiesz, poświęcić jakiegoś tam większego czasu, żeby sobie między treningami leżeć. Chociaż parę razy się udaje to zrobić, żebym był szczery. Ale jakiś taki jestem, powiem Ci, cały od początku tych przygotowań naładowany pozytywnie, taki, że mam okazję znowu trenować, za chwilkę znowu walka, za chwilkę znowu show. I najprościej mówiąc, mimo 20 lat w sportach walki, jakoś znowu mnie to zaczęło cieszyć. Czy to już jest ten etap, gdzie odrzuciłeś wszystkie inne rzeczy, wszystkie prace, zlecenia i skupiasz się już tylko na walce? No nie do końca. Nie do końca, bo cały czas są takie rzeczy, które wymagają, aby być na bieżąco. Już nie mówię tylko o opiece nad moją córeczką, ale są jeszcze takie projekty, które cały czas trzeba ciągnąć, więc, ale staram się minimalizować rzeczy. Na pewno weekendy już nie zarywam nocy, nie komentuję UFC w nocy, aż do walki. Odwołałem wszystkie wyjazdy już trochę wcześniej, więc tylko takie, powiedzmy, zlecenia, które są tu już tutaj na miejscu w Warszawie. Jak wracałeś na Narodowym, to wszyscy Cię pytali, dlaczego wracasz, ale mi się wydaje, że teraz to pytanie jest jeszcze bardziej zasadne, bo dlaczego dalej walczysz, bo już wielką walkę na Narodowym miałeś, rewanż, który gdzieś Ci siedział w głowie, jeden miałeś, to dlaczego teraz chcesz dalej walczyć, nadal jest ten ogień, tak dobrze się zgadza kasa, o co tu chodzi? Kasa najważniejsza, wiadomo. Kurde, no wiesz, no możemy zakrzywiać jakąś rzeczywistość i tak dalej, opowiadać jakieś frazesy, ale ja wiem, że wiele osób na pewno chciałoby, abym sobie dał już spokój, bo z jakichkolwiek różnych powodów ich to mierdzi, że mam okazję jeszcze wychodzić i szczególnie, wiesz, na tak dużej arenie się pokazywać, ale naprawdę mi to sprawia radość i też ucieczka w cykl przygotowań, walki, to wszystko, co się dzieje, daje mi takie trochę też wytłumaczenie się samym przed sobą, aby zwolnić, aby skoncentrować się tylko na tym, aby odrzucić trochę też miliard obowiązków, które mam. Odpocząć może mniej fizycznie, ale też psychicznie. Wyjść do tej klatki, stoczyć ten pojedynek, wiesz, gdzie wiesz, że obserwuje się parę osób na trybunach, że jest sporo osób, które trzymają za Ciebie kciuki. I to jest fajne, to jest takie uczucie, którego często brakuje. I jeżeli mam jeszcze okazję i mam możliwości, bo jestem względnie zdrowy, że mogę się przygotować, tym razem nie będzie żadnych ukrytych kontuzji i tak dalej. Wychodzę w pełni świadomy tego, że jestem względnie cały i gotowy do walki i raczej nic, co ze wszystkich uradów nie wpłynie na przebieg tego pojedynku. No to będę to robił, no zobaczymy, wiesz, wszystko zależy od tego pojedynku. Sprawia mi to frajdę i póki będzie mi to sprawiało frajdę i ktoś tą frajdę będzie chciał oglądać, to będę to robił, po prostu. No. Raczej nie ma osoby na świecie, która przyjdzie i mówi, Juras, weź skończ. Nie, to jest moje życie, moja frajda. Jeżeli ktoś lubi zbierać zdaczki czy jeść ogórki kiszone, to ja się nie wpieprzam do tego. Ja się lubię bić i ze świadomością, że jeszcze parę osób chce to obejrzeć. Znalazły się te taśmy Waszej pierwszej walki, czy się nie znalazły? Możesz opowiedzieć, co tam, swoje perspektywy, jak to wyglądała Wasza pierwsza walka? No, nie znalazły się. No, ja żałuję, naprawdę żałuję, bo to byłaby weryfikacja trochę słów tego, co mówi Steve Bekawas, że mnie znokautował w drugiej rundzie. No, prawda jest taka, że w drugiej rundzie znokautował mnie dlatego, że przy przyspieszeniu wypadł mi staw skokowy. Zresztą to zdjęcie ktoś znalazł w necie, moje nogi po walce, gdzie było drugie kolano. I zerwałem torebkę stawową i nakryłem się do żółwia, że było Pride Rules, to w żółwi dostałem ze 2 kopy w gardę. Sędzia przerwał pojedynek. Soccer kiki, tak? Tak, soccer kiki. A ja co powiedziałem? Nie, 2 kopy. 2 kopy, soccer kiki, tak. Pride Rules tak zwane, pięknie, Pride Never Die. I sędzia przerwał, wstałem i dokosztykałem do narożnika i potem musieliśmy, wiedziałem, szybko jechać do Polski, bo nie uwołałem tam w Chorwacji szpitala, żeby to poskładali. A w pierwszej rundzie miałem go w dosiadzie, porozbijałem go w stójce, sędzia przerwał mi walkę z dosiadu, co jest absurdalne. Potem miałem jeszcze pod koniec rundy trójkąt zapięty nogami z pleców walcząc, tylko nie za bardzo miałem wiedzę i technikę, jak ten trójkąt dopinać, więc udało mu się z tego wyjść. I taki duży niefart tak naprawdę ta porażka, bo skontrolowałem ten pojedynek. Jeżeli Stipe uważa, że było inaczej, no to jeden z nas przyjął za dużo ciosów w głowę. Czyli jest taka... Czyli jest taka lekka agresja gdzieś w stosunku do niego i jakaś taka chęć, nie wiem, zemsty za te słowa, które on mówi, czy zupełnie nie? Ja jestem zastanawiam na to, żeby się napinać, szczekać. Jeżeli chcę robić na ważeniu, czy jakikolwiek treść, to show, popychać mnie, fine by me, wiesz. Ja mogę
Ja już jestem za stary na to. To nie jest mój styl promocji pojedynków. Można gadać dużo, no można naprawdę nakręcać, zapowiadać nie wiadomo jakie fajerwerki, urwę ci głowę, nasikam do szyi. A więc zamykają się klatki, drzwi od klatki, no i za chwilkę, za parę minut może być weryfikacja tych słów, więc lepiej nie mówić, niż mówić za dużo. A potem po prostu bywa głupio. Ty lubisz ten lifestyle wiążący się z tymi przygotowaniami, bo to jednak dwa treningi dziennie to jest coś, co taki normalny zjadacz chleba gdzieś sobie nie wyobraża, a ty, powiedzmy sobie to szczerze, nie startujesz z jakiegoś pułapu zawodnika, który występuje trzy razy w roku i jest non-stop w formie, więc to musi być dla ciebie prawdziwa męka. Co w tym jest takiego fajnego, że chcesz do tego wracać? Bo to jest uzależnienie. No, sport jest najzdrowszym uzależnieniem, jakie może być. Może nie do końca dla twojego ciała, bo jednak jest to wyniszczające. Dużo obciążenia i też te 20 lat sportu walki. Ale dla mnie, tak jak mówisz, no ja jestem zawodnikiem, który nie trenuje na co dzień z taką intensywnością, jak powinien trenować zawodowy sportowiec, tak? Bo ja zajmuję się tak naprawdę na co dzień i żyję z czegoś innego niż z tego, że wychodzę do klatki. Ale dla mnie cykl przygotowań, powrót do tego lifestyle'u takiego sportowego, ja to lubię, bardzo to lubię. Wiesz, jak mam termin walki, no to już masz cel, musisz się przygotować. I zaczyna się to, żeby za chwilkę znowu zrzucić te 20 kg, znowu wrócić do sportowego trybu życia, jeść fajnie, wysypiać się względnie i tak dalej, i tak dalej. I dla mnie to jest taka ucieczka od średnio zdrowego trybu życia, gdzie tego snu jest niewiele, gdzie pracy jest jeszcze więcej. Jeszcze zanim dostałeś tą walkę, jak cię pytaliśmy, kiedy walka, na przykład powiedziałeś, że musisz sobie uporządkować życie osobiste, gdzieś wszystko, to co się dzieje na co dzień. Rozumiem, że uporządkowałeś sobie i wychodzisz tutaj z czystszą głową niż chociażby do ostatniej walki. Oj, zdecydowanie, nie, to nie ma co porównywać. To jest taki fajny czas. No, ja miałem być się w marcu na tej łódzkiej gali, no ale tam właśnie z racji tego, że nie do końca mogłem skoncentrować się tylko na przygotowaniach, a jak zwykle mój życiowy burdel gdzieś trochę poogarniać, to przesunęliśmy to. Dlatego cieszę się, że ten miesiąc zrobił różnicę. Teraz jest wszystko dobrze, no. Spokojnie, jeszcze jest 10 dni do gali, więc ja jeszcze jestem świadomy, że za chwilkę coś się, mówiąc kolokwialnie, i nieładnie zesra. Czego się możemy spodziewać na tej walce? Jaki jest twój plan taktyczny? Bo wiem, że przed pierwszą walką nastawiałeś się na to, żeby mieć jakiś efektowny knockout. Chciałeś mieć knockout a la Jurkowski, tylko że ten drugi Jurkowski, Wroński, tak? Powiedz mi... Juras Wroński. Jasne, Jurkowski drugi. Juras Wroński, dobrze mówisz. Nadal liczysz na taki właśnie knockout? Liczysz na coś takiego, co będzie mogło gdzieś tam zostać wiralem internetowym? Tak, nie, wiesz, ja nie jestem od tego, żeby teraz kunkulatorsko wygrywać pojedynki, bo się wspinam w jakichkolwiek drabinkach. Ja też wielokrotnie o tym mówię. Moje zadanie i mój powrót do klatki jest ściśle związany z show i ludzie oczekują tego show i ja zamierzam też show dać. No, mi niepotrzebna jest taka walka jak z Sokodziu. Może z Martinem to Zwyczyka, bo uważam, że ta akurat pierwsza runda była widowiskowa i tylko też nie dosyć, bo za krótko. Miejmy nadzieję, że tutaj też będzie jedna runda, to się rozwiąże w jednej rundzie, w tą albo w tą stronę, naprawdę. Co niepotrzebne już mi... Niepotrzebny jest mi kontaktorski pojedynek i tym bardziej wymęczone, nudne, taktyczne zwycięstwo. Ludzie chcą show, wymagają ode mnie show, ja chcę dać show, więc na pewno będą obrotówki ścieleć się gęsto i mam nadzieję, że któraś wejdzie, bo tylko takie zwycięstwo przez knockout, widowiskowe zwycięstwo, czy to w parterze, bo wiesz, jak wejdzie jakaś balaczka albo duszenie, to też nie pogardzę. Tylko takie zwycięstwo ewentualnie może dawać mi gdzieś sygnał w głowie, że okej, to zróbmy może to jeszcze raz, bo jeżeli będzie to nudna walka, no to wiesz, come on, ja mam co w życiu robić, a za chwilkę jeszcze będzie tego więcej, bo kolejne nowe projekty przede mną. Czy to jest tylko moje wrażenie, czy jesteście trochę mniej w social mediach podczas tego obozu przygotowawczego, bo bywało tak, że widzieliśmy znacznie więcej, mi się wydaje, zdjęć, filmów i tak dalej, a teraz jakby się wszystko uciszyło, starzejesz się, czy to był jakby świadomy zabieg? Świadomy zabieg, tak naprawdę, no też, wiesz, chcę się skoncentrować głównie na stronie sportowej, chcę może mniej dać jakieś pożywki wszystkim tym, którzy wiesz, którzy gdzieś tam cię wypełną, ty na trening idź, a nie w social mediach siedzisz, więc rzucam tam sobie raz jakiś czas, pokazuję mi więcej, co się dla mnie na bieżąco dzieje, ale docelowo, wiesz, będę chciał pokazać to jednak wszystko w klatce i jak będzie dobrze w klatce, to będziemy nagrywać od razu instastoraski po walce. Także spokojnie, wiesz, zobaczymy. No chcę się na tym skoncentrować. Też zrezygnowaliśmy, jak dobrze wiesz, Piotrek, z vlogów. Też, aby może faktycznie, kurde, zrobić swoje, może w większej ciszy, ale żeby było głośniej na koniec. Na co dzień trenujesz z czołówką polskiego MMA. Nie tylko polskiego, bo też Janek Bochowicz na sali, a to już jest poziom światowy.
Kto cię tam najbardziej inspiruje? Czy jest jeszcze takiego starego lisa w stanie ktoś zainspirować i czegoś nauczyć? Nie, no jasne, wiesz, ja mam i będę to powtarzał po wszystkie czasy, mimo że też jestem zawodnikiem, wiesz, tej pierwszej generacji, starej daty i tak dalej, jestem traktowany przez wielu chłopaków też już jako dziad, no to wiesz, to mimo wszystko ja sobie bardzo cenię to, że mogę trenować w takim towarzystwie z takimi zawodnikami i na takim poziomie. I oczywiście jest kilku chłopaków, którzy konsekwentnie będą mnie orać, sprawiasz mi ból i łamasz moją psychikę, ale ja to traktuję cały czas w formie lekcji. Teraz do tego pojedynku, z racji tego, że walczę z Manikutem, bardzo dużo zrobiłem z Danielem Ojmielańczukiem. Na przykład bardzo sobie cenię Daniela, bo też dużo widzi, też się może podpowiedzieć. Artur Szpilka, też Manikut, no nie mogłem sobie chyba pięściarsko lepszego wymarzyć Manikuta, który naprawdę podrzucił mi sporo fajnych wskazówek, których staram się korzystać przy okazji jakichkolwiek moich sparingów. I kto wie, zobaczymy. Mamy trzy akcje przygotowane, które będziemy chcieli odpalać. Jedna z nich jest inspirowana Arturem, także jeżeli wejdzie, to powiem, po walce powiem, dzięki Szpila. Ale fajnie, no to jest komfort, kurde, jak masz taką okazję, no to tylko trzeba przychodzić i robić, no. Na pewno, wiesz, też inaczej trenowałem, to też warto powiedzieć, trenowałem inaczej niż do Martina Zawady. Może nawet mniej trochę, o jedną jednostkę treningową w tygodniu, ale też wydaje mi się, że mądrzej. I czuję się zdecydowanie lepiej, nie czuję się zajechany, nie czuję się taki poobijany, połamany, zdekoncentrowany. Dużo świeżości fajnej, na razie kondycyjnie wygląda to w miarę dobrze. Zobaczymy, czy ścinanie wagi też mi nie złamie, ale na razie czuję się tfu dobrze. No. Sparingi też ucinam wcześniej. Uznamy, że ja już mam 37 lat, 20 lat się biję. Specjalnie nic wielkiego już nie wymyślę, a głowę trzeba troszeczkę też pooszczędzać, aby na walce można przyjąć więcej. No bo co by nie mówić, u nas w WCA każdy bije bardzo mocno. Dobra, to na koniec zostawiłem sobie pytanie o wagę, bo myślę, że cię pewnie irytuje to pytanie, więc nie chciałem od tego zaczynać. Jak ta waga? Będzie jakiś umowny limit, czy zrobisz? Limit jest półciężki, jak zawsze, 93 kg. Nie będę teraz deklarował, czy zrobię wagę, czy nie. Nie zdarzyło się nigdy, żebym wagi nie zrobił. I poczekałem na dzień ważenia, bo mam przygotowane... Mam przygotowany pewien tekst, wiesz, i pewien gag dla tych wszystkich, którzy jak wiedzieli, że miałem 14 kilo jeszcze niedawno, mówili, że nie ma szans, żeby to zrobić. A tak naprawdę już troszeczkę będę musiał więcej z wody niż zawsze, bo zawsze ze 3 kilogramy. Telewizja! Dzień dobry! Też sparring partner kolejny. Dzień dobry! Do widzenia! Z taką wagą. To jest za brzydki na sparring partnera, co ty? Ale nie jakoś jestem spokojny, naprawdę. Pracuję z fajnymi osobami, wiesz, jest Kuba Mauricz. Rozumiem, że Rafał Jackiewicz to jest jedna z tych osób, która mówi, że cię inspiruje. Zdecydowanie. Poprawiacz humoru numer jeden, gdziekolwiek się pojawi. Także spokojnie, piątek, dziesiąta, ważenie. Jeżeli nie zrobię limitu 93 kg, to obgryzę sobie nogę. To jest deklaracja i będzie limit 93 kg. Spokojnie. No. To nie mój pierwszy raz. Dobra, to nie mogę się doczekać. Na pewno będę w Lublinie. I powodzenia. Dziękuję bardzo.